Witam w prezentacji i montażu 102 numeru okrętu wojennego Bismarck od Hachette. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy pokrycie pokładu, pokład nadbudówki rufowej i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy pokład nadbudówki rufowej, jego pokrycie i przymocowaliśmy górną część pokładu nadbudówki. Po montażu części ze 102 numerów mamy zmontowane część kadłuba, 3 części górnego pokładu, podpory, testery z pojemnikiem na baterię, pokład nadbudówki, 2 katapulty i samolot. Numer 102.
Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie pismarka i informacje o wydawcy. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, etap pierwszy instrukcji montażu, etap drugi i pokazaną nadbudówkę po montażu rankiem 24 maja. Od bitwy z Hutem minęło zaledwie kilka godzin, ale oficerowie na pokładzie Bismarcka musieli już skierować swoją uwagę na kolejne problemy. Naprawę szkód na okręcie i pozbycie się brytyjskiego ogonu, aby niezauważalnie dotrzeć do francuskiego wybrzeża. Rankiem 24 maja nastrój na pokładzie Bismarcka był co zrozumiałe wyśmienity. Najsłynniejszy okręt królewskiej marynarki wojennej spoczywał na dnie morza za Rufą, a przed dziobem droga na Atlantyk wydawała się być wolna. Ale także wszyscy malkontenci i fataliści, którzy nie wierzyli w szczęśliwe zakończenie misji w obliczu brytyjskiej przewagi na morzu, na kilka godzin odzyskali wiarę w siebie. Dla zdecydowanej większości załogi była to pierwsza poważna akcja bojowa w życiu. Każdy jednak sprawdził się i zrozumiał, że uczestniczy w czymś naprawdę wielkim. Mamy zdjęcie i informację, że rankiem 24 maja 1941 roku, zaraz po bitwie z Prince of Wales, Bismarck kieruje się na południowy zachód w ślad za Prince Engel. Mamy zdjęcie mapki, która przedstawia położenie jednostek brytyjskich, które 24 maja 1941 roku rozpoczęły pościg za Bismarckiem i Prince Engel. Mamy zdjęcie i informację, że rankiem 24 maja nastąpiła kolejna zmiana szyku. Prince Engel pozostał w tyle za Bismarckiem, aby móc sprawdzić jego wyciek mazutu. Mamy zdjęcie rufowego dźwigu trapowego na pokładzie Bismarcka. Mamy zdjęcie i informację, że rankiem 24 maja Bismarck na krótko objął prowadzenie niemieckiego zgrupowania. Z powodu napływu wody jego część dziobowa zanurzyła się głębiej. Mamy zdjęcie łodzi latającej Supermarine Vargus przy dźwigu lotniczym HMS Prince of Wales. Brytyjski pancernik wkrótce pod bitwę zawrócił i od tej pory brał udział w pościgu za niemiecką flotylą. Graf Zeppelin. Mamy zdjęcie lotniskowca Graf Zeppelin zaraz po zbudowaniu w Kilonii w grudniu 1938 roku. Mamy zdjęcie lotniskowca Graf Zeppelin przy nabrzeżu w Szczecinie. Przed nim stoi statek transportowy pomalowany w kamuflaż. Bitwa o Midway. Następstwa. Mamy zdjęcie płonącego japońskiego lotniskowca Kiryu rankiem 5 czerwca 1942 roku. Na krótko przed zatonięciem amerykańskie bombowce nurkujące zamieniły go w poprzedniej nocy pływający wrak. Mamy zdjęcie i informację, że po południu 4 czerwca załoga opuszcza mocno przechylony Yorktown. 3 dni później lotniskowiec zostaje zatopiony przez 2 japońskie torpedy. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli sekcja kadłuba, łącznik i 7 relingów. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.